Piątek, 1 grudnia, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Nie będzie podwyżki lokalnych podatków. Dla nich byłaby to duża pomoc. Mniej barier, więcej inwestycji. Te dzieci mogą się integrować. Szkoła w Okole szykuje się do jubileuszu. Wszyscy zmierzamy ku temu, żeby ta szkoła istniała. Cieszymy się z tego, że możemy świętować, że jeszcze istniejemy. Piątkowe Telefakty rozpoczynamy dobrą informacją dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W przyszłym roku ostrowczanie nie zapłacą wyższych podatków. W ostatni dzień listopada odbyła się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jednym z punktów czwartkowej sesji było przyjęcie stawek i opłat lokalnych na 2024 rok. Temat ten był konsultowany m.in. z przedstawicielami ostrowieckich firm i przedsiębiorstw. Te duże firmy stoją przed szansą dużego rozwoju, więc to na pewno taka ulga podatkowa, można powiedzieć. Te środki by mogli przeznaczyć właśnie na to, żeby zainwestować w swoje nowe projekty. Mówię tu o Celsie, mówię tu o Woście, o dużych firmach. Również mniejsze przedsiębiorstwa, również także dla nich byłaby to duża pomoc. I stąd propozycja była taka, aby podatków na 2024 rok nie podnosić. Radni zgodzili się, aby stawki podatków i opłat lokalnych w roku przyszłym były takie jak w roku bieżącym. Dla przykładu. Za metr kwadratowy gruntu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, trzeba będzie zapłacić 79 groszy. Podatek od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, to 21 zł i 7 groszy za metr kwadratowy. Zaś wysokość podatku od budowli to 2% jej wartości. Samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami i inwestuje w infrastrukturę tak, aby zniknęło jak najwięcej barier. Konferencja prasowa dotycząca dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami odbyła się w czwartek 30 listopada w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przede wszystkim inwestycje te mają podłoże szersze, społeczne, gdzie chcemy pokazać to, że w naszym mieście możemy wspólnie wykonywać przede wszystkim na przykład przy okazji placów zabaw dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, że te dzieci mogą się integrować. Też tu jest aspekt edukacyjny, gdzie dzieci zdrowe też widzą, jakie są problemy dzieci właśnie chorych. To inwestycje, które mają aspekt również zdrowotny. Bo dobrze wiemy w dzisiejszych czasach, jak pomijając już oczywiście aspekcie fizycznym, że możemy wyjść na świeże powietrze, poruszać się, być wśród rówieśników, ale przede wszystkim też ten aspekt psychiczny, gdzie takie dziecko mając możliwości zabawy czy też współzabawy z osobami pełnosprawnymi, z dziećmi pełnosprawnymi, też inaczej się rozwija, inaczej patrzy właśnie na świat. Miasto wychodzi także naprzeciw osób dorosłych, aby było im łatwiej poruszać się po Ostrowcu. Mówimy tu o przystosowaniu chodników i przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli zwiększenie bezpieczeństwa tych miejsc. W 7 punktach na terenie miasta powstały urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Urządzenia już stoją. Na wiosnę będzie można z nich korzystać. Kolejnymi inwestycjami, które są prowadzone, to zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej. Dwie z takich inwestycji zostały już zakończone. Kolejne dwie będą realizowane. Wnioskodawcy, którzy składali projekty do budżetu obywatelskiego Ostrowca, są bardzo zaangażowani w ich realizację. Tym bardziej, że jest szansa, że realizacji doczeka się więcej pomysłów niż wstępnie zakładano. Tężnie solankowe na osiedlach ogrody i stawki, zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach, budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary i integracja społeczna na osiedlu Kolonia Robotnicza to projekty, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku. Spotkanie z wnioskodawcami odbyło się w ubiegłym tygodniu w Ostrowieckim Browarze Kultury. W ubiegły czwartek odbyło się spotkanie konsultacyjne ze wszystkimi
projektodawcami. No oczywiście ze względów czasowych nie wszyscy mogli być, ale w większości byli. Uzgadnialiśmy zakres prac dodatkowych, które nie zmieściły się w gronie zwycięzców, bo przypomnę, że 4 projekty będą realizowane zgodnie z budżetem, ale też kolejnych, wszystkie, które miały powyżej 2000 ważnych głosów, również w jakiejś części będziemy realizować. Projekty, które zdobyły kolejne miejsca i ilość ważnych punktów przekraczającą liczbę ponad 2000, mają szansę na realizację w przyszłym roku z planowanych do pozyskania przez gminę Ostrowiec środków zewnętrznych. Oczywiście niektórych nie da się podzielić, tak jak na przykład oświetlenie kortów, ale są takie zadania, gdzie można mniejszy zakres zrobić. A czy już tak będziemy robić, to już zależy od wnioskodawców, czy będą chcieli składać w nowym rozdaniu budżetu obywatelskiego, czy też przyjmą naszą propozycję. Indywidualnie będziemy z nimi rozmawiać, także praktycznie tylko z 2 nie mogliśmy, bo ich nie było fizycznie, ale tu jesteśmy z nim w kontakcie i w dogodnym terminie dla wnioskodawców będziemy ustalać już szczegóły. Większa część spotkania została poświęcona dyskusji zebranych osób nad formułą budżetu obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego przewidzianego na 2024 rok. Powracamy do tematu masztu telefonii komórkowej, który stanął przy Starym Młynie obok Ostrowieckiego Browaru Kultury. Takiemu sąsiedztwu zdecydowane nie mówią mieszkańcy okolicznych domów i bloków. Decyzje co dalej jeszcze nie zapadły. Przy ulicy Wardyńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w lipcu stanął maszt telefonii komórkowej. 30-metrowa konstrukcja wzbudziła wiele kontrowersji. Jej budowie sprzeciwiali się mieszkańcy okolicznych domów oraz pracownicy sąsiadujących z terenem instytucji. We wrześniu została zorganizowana pikieta, na której mieszkańcy powiedzieli stanowcze nie dla masztu. I my mieszkańcy nie zgadzamy się z tym, żeby ten maszt tutaj dalej stał, dlatego że oddziaływanie pola magnetycznego jest bardzo szkodliwe na zdrowie ludzkie i jest na pewno wiele terenów, miasto Ostrowiec posiada, gdzie po prostu ten maszt mógłby być postawiony. Maszt stoi na podstawie zgłoszenia. Przepisy prawa budowlanego umożliwiają realizację tymczasowych obiektów na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i na 180 dni jest to tak jakby uproszczona procedura. My, praktycznie organ starosty nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu tutaj dla takiej inwestycji. Po prostu w momencie, kiedy ona nie zagraża zdrowiu ludzi, mieniu, gdzie z przedłożonych dokumentów nie wynika, że takie zagrożenie ma miejsce, więc ta inwestycja powstaje i na te 180 dni jest. Inwestor na złożenie wniosku na budowę stałego masztu ma czas do 29 grudnia. Na dzień 28 listopada takie zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jeszcze nie wpłynęło. Jeżeli tego nie uczyni inwestor, po tym terminie konstrukcja przy ulicy Wardyńskiego będzie traktowana jak samowolka budowlana. Przy wydaniu zezwolenia kluczowa będzie opinia świętokrzyskiego konserwatora zabytków w Kielcach. Opinia konserwatora jest wiążąca dla nas i jeżeli będzie negatywna, decyzja nasza będzie mogła być tylko negatywna. Inwestycja zgłoszona została 15 czerwca bieżącego roku, kiedy to jeszcze obowiązywały przepisy covidowe. Procedury określone w prawie budowlanym nie zawierały umocowania, które pozwoliłoby ocenić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania. Za naszym pośrednictwem dyrekcja szkoły w Okole w gminie Bałtów apeluje przede wszystkim do swoich absolwentów o włączenie się w obchody stulecia istnienia placówki. Publiczna szkoła podstawowa imienia Legionów Polskich w Okole. Pierwszy dzwonek wybrzmiał w niej w 1924 roku. Wówczas była to placówka dwuklasowa, a zajęcia odbywały się w prywatnym domu pana Bolesława Skwarka. Tak to wyglądało do 1937 roku, bo to właśnie wtedy budynek szkoły oddano do użytku. Oddano działkę do dyspozycji, materiał zadbał i książę Drucki Lubecki, ale również i mieszkańcy wspólnymi siłami wybudowali tę część starą. Fakt, szkoła nie nacieszyła się długo możliwością
kształcenia kolejnych pokoleń, bo wybuchła II wojna światowa. W szkole rezydowały oddziały wojska niemieckiego. Z kronik wynika, że w pierwszych latach działalności szkoły uczyło się w niej od 200 do 250 dzieci. To znacząca różnica w porównaniu do tego, że dzisiaj do placówki uczęszcza 60 uczniów, włączając w to dzieci z oddziału przedszkolnego i zerówki, ale bez klas 5 i 7. Nie odbiegamy od wyników powiatowych czy wojewódzkich. Z tego się cieszymy, ale to widać, że małe szkoły to tak naprawdę ogromna szansa dla dzieci, które w wielkich szkołach nie dałyby sobie rady. My znamy tu każde dziecko po imieniu, po nazwisku, znamy rodziców, dziadków, rodzeństwo. W przyszłym roku Szkoła imienia Legionów Polskich obchodzić będzie jubileusz stulecia działalności. Jej społeczność chce uczcić to wydarzenie w sposób godny. Dyrekcja zwraca się z prośbą do absolwentów, którzy mury placówki opuścili kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Może mają jakieś pamiątki z tych czasów, może chcieliby się podzielić jakimiś wspomnieniami, bo my pragniemy uzupełnić tak zwaną monografię szkoły. Dwa razy się do niej przymierzaliśmy i to raczej nie monografia, tylko rys historyczny. Może udałoby się nam w tym roku taki ten rys historyczny uzupełnić o kolejne, czy to wspomnienia, czy jakieś relacje, zdjęcia. Jesteśmy otwarci, poszukujemy wszystkiego. Oficjalna uroczystość z okazji jubileuszu stulecia publicznej szkoły podstawowej w Okole planowana jest na drugą połowę kwietnia. Kadra nauczycielska, uczniowie i rada rodziców już zabrali się za przygotowania. Efekty ich pracy zobaczymy wkrótce. Przed nami pierwszy weekend grudnia i jak na ten miesiąc przystało, w roli głównej pojawi się Mikołaj. Jutro spotkamy go na Krzemionkach, a także na trasie po gminie Ćmielów. Na dłużej zatrzyma się tu w niedzielę. Najprawdopodobniej dzieci z gminy Ćmielów były w tym roku bardzo, ale to bardzo grzeczne. Nie może być inaczej, bo święty Mikołaj w najbliższych dniach spotka się z nimi aż trzykrotnie. W sobotę 2 grudnia od godziny 10 będzie on jeździł po wszystkich miejscowościach i zapraszał najmłodszych, aby niedzielne popołudnie spędziły w szkole podstawowej w Ćmielowie na gminnych Mikołajkach. Nie zabraknie tam prezentów i wielu atrakcji. To nie jedyne przedsięwzięcie, bo pamiętajmy, że Mikołaj przychodzi dokładnie 6 grudnia. Wobec tego w tym szczególnym dniu będziemy wspólnie z Mikołajem, dzieciakami i tak naprawdę z każdym, niezależnie od kategorii wiekowej, rozświetlać nasz porcelanowy rynek w Ćmielowie. Od godziny 17 będziemy wspólnie właśnie palić te światełka. Choinka będzie jeszcze w należytej oprawie. Wobec tego zapraszamy na ten moc atrakcji, aby ten świąteczny czas już zacząć. Choinka jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Ten wyjątkowy symbol łączy ludzi i z pewnością tak też będzie 6 grudnia w Ćmielowie, gdy zabłysną lampki na ich gałęziach, jak i na całym porcelanowym rynku. Szczegóły dotyczące grudniowych wydarzeń znajdą Państwo na portalu lokalnatelewizja.pl, a także na naszej antenie. A ja w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego zapraszam na weekendowy blok programowy. Do zobaczenia. Sponsorem audycji jest właścicielka kawiarni Na Słodką Nutę w Ostrowieckim Browarze Kultury. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy minus 3 stopnie Celsjusza, wiatr 6 km na godzinę, ciśnienie 1007 hektopaskali, biometr niekorzystny. Jutro synoptycy zapowiadają minus 1 stopień Celsjusza, wiatr 25 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali, biometr niekorzystny. Sponsorem audycji była właścicielka kawiarni Na Słodką Nutę w Ostrowieckim Browarze Kultury. Smacznej pogody życzył sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.